Witam was wszystkich serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale La Cardum, gdzie wspólnie sobie obejrzymy i skomentujemy kolejny odcinek z programu, oczywiście Szkoła. Konkretnie odcinek 611, który sam wybierałem, więc jakby ten odcinek był zły, to wiecie kogo winić. Nie, chwila, to się nie zgadza, to źle, jeszcze raz. I konkretnie dzisiaj będziemy komentować odcinek 611. Tym razem jest to odcinek wybrany przeze mnie, ale to nie ja tworzyłem ten paradokument o nazwie Szkoła, to nie ja. Więc jak to będzie słaby odcinek, to nie wincie mnie, wincie twórców tego programu. Ale oczywiście zanim przejdziemy do oglądania, jak zawsze początek, proszę was o łapkę w górę i subskrypcję, a też wyślemy go Instagrama. No i teraz już możemy oglądać, już się zabieramy. Mam nadzieję, że macie popcorn, nachosy, chipsy lub ewentualnie, jeżeli lubicie zdrowe jedzenie, to... tofu? Tofu to chyba zdrowe jedzenie, nie? To weźcie sobie miskę tofu czy coś i oglądajmy. Zapraszam. Janek Pluciński z gimnazjalnej 3A za kilka dni przeprowadza się do Anglii z całą rodziną. Chłopakowi jest przykro, że będzie musiał opuścić swoich znajomych. Sorry chłopaki, nie chcę się dzisiaj gadać. No daj spokój, przecież zaraz wyjeżdżasz. Nie psuj dnia. No właśnie o to chodzi. Ci znajomi Janka obaj mają identyczne grzywki. I obaj dokładnie w wysokości pół metra. No ale stary... Kupią mi, że wyjeżdżam, będzie mi was brakowało. No stary, nam ciebie też. No ale Anglia to nie koniec świata. Będziemy ze sobą pisać, odwiedzać, rozmawiać przez kamerkę i w ogóle. Ale mordziata mordo, największy problem jest taki, że w Anglii będę się na inne serwery Lola logował i nie będę mógł z tobą w Lola grać, rozumiesz? Jak ja sobie poradzę bez mojego supporta? Mimo wszystko to nie to samo, tak? Stary, Anglia to świetne miejsce. Przecież byłeś podjarany tym, że wyjeżdżasz. No, na początku tak, ale teraz dotarło do mnie, co ten wyjazd naprawdę oznacza. No ale chłopaki, dopiero teraz do mnie dotarło, co ten wyjazd oznacza. I oznacza między innymi to, że już nigdy więcej nie zobaczę pani kłosek. A dlaczego ja jestem smutny, to naprawdę nie mam pojęcia. Już jednak mam lepszy humor. No nie ma co się ma zgaić, trzeba wykorzystać te ostatnie dni na maksa. Dzisiaj chłopaki, dajcie mi spokój. Ej, no Janek! Janek! Jakie ten chłopak ma długie torso? Ja wiem, nie wolno generalnie się czepiać o to, jak ktoś wygląda, no ale ten chłopak po pierwsze ma ekstremalnie długie torso, a po drugie to torso jest niewidzialne. Jak on to zrobił? Ja nie widzę jego klaty. On ma tak niesamowicie długie torso całe. Kurde, szkoda mi go. No mi też, ale nie możemy nagle wszyscy zacząć zamulać. Trzeba coś z tym zrobić. Ale co? No, jeszcze nie wiem. Albo wiem, trzeba go jakoś pocieszyć. Trzeba mu pokazać, że ta Wielka Brytania wcale taka zła nie jest. Na przykład, podobno kuchnię mają dobrą. Albo nie, dobra, kuchnia to jest jednak zły pomysł. Czekaj, zaraz coś wymyślę. Ja gdybym wyjeżdżał, to bym ostro poszalał. Co masz na myśli? No wiesz, Janek przecież zaraz wyjeżdża. Cokolwiek zrobi, nie poniesie za to kary. Stary, jesteś genialny, on jest bezkarny. No właśnie. Chodźmy mu to powiedzieć. Na pewno mu się humor poprawi. Lecimy. Czyli jednak w dzisiejszym odcinku pojawi się pani kłosek. No bo umówmy się, skoro Janek jest bezkarny i może tak naprawdę pobić któregokolwiek nauczyciela zechce, no to wiadomo, że wybierze panią kłosek, no kamanda. Przyjaciele Janka wpadają na pomysł, jak uatrakcyjnić mu ostatnie dni w szkole. Uważają, że skoro wyjeżdża z Polski, może pozwolić sobie na wszystko, bo i tak uniknie konsekwencji. Co? Patrz, zaraz opuszczasz tę budę, wyjeżdżasz do Anglii. Możesz dać czadu na maksa. Czadu na maksa? Tak, a wiesz dlaczego? Bo nikt ci nic nie zrobi. Stary, za chwilę będziesz w Anglii. Cokolwiek zrobisz w Polsce, nie poniesiesz za to kary tam. Dokładnie z takim przekonaniem ten pato streamer Kawiak uciekał za granicę. Ale jak to Kawiakowi wyszło, to już doskonale wiemy, więc Janek spodziewa się konsekwencji. Ej, słuchajcie, macie rację, jestem bezkarny. No właśnie. Możesz spełnić twoje marzenia. Zrobić wszystko! Zostać zapamiętany. Kurczę, ja też bym chciał zostać zapamiętany w mojej szkole. Ten, który 20 lat temu zrobił kupę na korytarzu szkolnym. Ej, a gdyby tak, porobić sobie jaja z kłosek? No właśnie, co ona ci może zrobić? Uwagę wystawi. No właśnie, a w Anglii polskie uwagi się nie liczą. Dokładnie, chłopaki, dzięki wielkie. Myślałem, że to będzie beznadziejny dzień. Na bank nie będzie, chodźcie się też rozkminić. Ej, dawajcie coś odwalimy, może książki spalimy. Ej, genialny pomysł! Chwila, książki spalimy? To jest genialny pomysł? Co? Ja się na chwilę tylko zamyśliłem, co się dzieje? Chłopaki mają rację, nie ma co zamulać. Dzięki temu, że za chwilę mnie tutaj nie będzie, mogę zrobić wszystko, o czym marzyłem. No, mogę na przykład ośmieszyć kłosek i nie poniosę za to żadnej kary. Mogę wszystko. Ale to będzie czadowe pożegnanie ze szkołą. Okej, i po tym zdaniu już stwierdzam, że do końca odcinka ktoś zginie. Ktoś zdecydowanie zginie. Tutaj jeszcze potrafię sobie podnieść to do góry. No i jest i ona, królowa para dokumentów, moja ukochana! Janek Pluciński niedługo wyprowadza się do Anglii. Do tej pory miał opinię spokojnego ucznia. Teraz za namową przyjaciół postanawia robić rzeczy, na które zawsze miał ochotę, ale się bał. Pierwszą z nich jest ośmieszenie Kariny Kłosek.
Jest przekonany, że w związku z przeprowadzką nie spotkają go konsekwencje. Bluciński, słucham. Czego pani słucha? Hip-hopu? Metalu? To są jakieś żarty? Ty, Janek, tak zupełnie do ciebie po cichu, tak po cichu. Ty wiesz, że jak w Polsce umrzesz, to w Anglii też będziesz martwy, no nie? No nie wierzę. Disco polo? Bluciński, ja ciebie nie poznaję. Dostajesz uwagę. Co? A mogę dwie? Albo nie, lepiej trzy. Ty jesteś bezczelny. Szczerze, jedna uwaga to za mało. Liczyłem na więcej. Jeszcze jedna sprawa, Janek. Mianowicie taka, że ty wiesz, że jak pani Kłosek cię udupi, to będziesz musiał rok dłużej zostać w Polsce i poprawiać cały rok. Bluciński, z każdym słowem twoja sytuacja się pogarsza, a już na początku nie była idealna. No cóż, takie życie. It is what it is. It is what it is. Cisza, was to śmieszy? Wzywam twoich rodziców do szkoły. Nie, no to będzie trudne. Rodzice nie mają czasu, pakują się. Wie pani, za 3 dni wyjeżdżamy. Aha, to dlatego poczułeś się bezkarny, tak? Nie, ja chciałam tylko dostać więcej uwag. Bluciński, ja nie będę tolerowała takiego zachowania. Proszę do odpowiedzi, w tej chwili. O, niestety, muszę do toalety. W tej chwili do odpowiedzi. Bluciński, doigrałeś się. Nie sądzę. Pa, pa. Wracaj natychmiast. Ty, Janka p***ło. Tak kompletnie go p***ło. Ja pierwszy raz widzę, żeby ktoś wyszedł w trakcie lekcji z sali pani Kłosek. Do tego momentu byłem przekonany, że ona zamyka tą salę na 3 kłódki, że właśnie nikt przypadkiem nie uciekł. Nie ujdzie ci to na sucho, Bluciński. Cisza, wracamy do lekcji. No i co teraz Janek będzie robił, gdy wyszedł z tej sali? No, ja przyznaję szczerze, w gimnazjum i liceum ja nie byłem zbyt dobrym dzieciaczkiem. Zdarzało się nawet wyjść w trakcie lekcji z sali. Wy tego nie róbcie, to jest głupie, ja bardzo to żałuję. Teraz tak myślę, naprawdę byłem złym dzieckiem, Jezus Maria. Wracając, gdy mi się już zdarzyło wyjść z sali, to nagle się okazywało, że na korytarzu nic ciekawego się nie dzieje. A ja siedzę tam smutny w ciszy i czekam po prostu, aż ta godzina minie, żeby zaczęła się kolejna lekcja. Więc posłuchajcie mnie teraz, na korytarzu nic fajnego się nie dzieje. Nie warto jest wychodzić. Równie dobrze już możecie być w tej sali i się czegoś nauczyć. Ale to było super. Jestem chyba pierwszym człowiekiem w historii, który postawił się Kłosek. To było coś niesamowitego. Było warto. Super jest być ponad prawem. Powiedziała połowa polityków w naszym państwie. Janek jest z siebie bardzo zadowolony. Po swoim występie na lekcji informatyki chłopak razem z kolegami postanawia spalić podręczniki. To było ekstra. Szkoda, że tego nie nagrałem. To będziesz mógł nagrać. Janek, widziałem, co odwaliłeś dzisiaj na informatyce. Mówię ci, szacun, mistrzostwo, naprawdę. Weź spadaj. Co? Wiesz co, zawsze chciałem ci to powiedzieć, nigdy cię nie lubiłem. Janek, co ty mówisz? Jesteś totalnym hamem, egoistą. Ktoś w końcu musiał ci to powiedzieć. Weź, przestań tak mówić, to nie jest fajne, dobra? A ten twój blog to po prostu totalna masakra. Widzowie, ale jak coś, to nie jest mój ostatni dzień na YouTubie, ani mój ostatni filmik, dobra? Wy mnie tak nie możecie w komentarzach wyzywać i w końcu pisać szczerze, co o mnie myślicie. Wy nie możecie, okej? Okay? Nigdy nie chciałem go lajkować. To są jakieś żarty? Co ty mówisz? Słuchaj, jak byliśmy wtedy razem na projekcie, wcale się nie cieszyłem. Byłem strasznie wkurzony. Co, spadaj. Sam spadaj. Nareszcie ktoś ci to powiedział. Nieźle mu pojechałeś, stary. No, życie bez konsekwencji jest genialne. Dobra, dawaj, podpalamy. Czekaj chwilę, ja to jeszcze nagram. No chłopaki, jeszcze to nagrajmy. Bo to nie jest tak, że owszem, Janek ucieknie za granicę, ale wy dwaj tutaj zostaniecie. Zgadnijcie, kto poniesie pełne konsekwencje. No zgadnijcie, kto. Po ustawie, żeby było elegancko. Dobra, możesz zaczynać. Żeby nauczycielom się podobało. Jeszcze takie ujęcie, chwila. Najważniejsza estetyka, panowie. U. O tak. No, to był język polski. Dobra. Pięknie jest. Piękne powiedzenie z nauczyciela. No ale piękny zapach. Pali się podoba ogień, mi się. Pomocy, Boże. U nas się pali? Panie profesorze. Jest kaśnica. Ale jasne. Ach, niepotrzebna ta kaśnica. Jakaś woda. Panie profesorze, od razu mówię, że to nie my. Co to jest? Kurwa, moja cisowianka za 2,50. Dopiero se kupiłam. No pierniczę tą szkołę, no. My tylko tu przechodziliśmy. My chcieliśmy uratować tą szkołę. Kto to pył? Ej, dobra. Co, po co to zrobicie? Dzwonimy po to nie śmiał się. To będą mieć konsekwencje, naprawdę. Patrzcie, jak to się dobrze nagrało. Chłopcy są podekscytowani tym, że Janek spalił swoje książki. A tam nagle się okazuje, że ta sama podstawa programowa i będzie potrzebował dokładnie tych samych książek. Postanawiają wymyślić kolejną rzecz, za którą, jak im się wydaje, nie spotkają Janka żadne konsekwencje. Powiedziałem Robertowi, co o nim myślę. Spaliliśmy książki, nie wiem, co jeszcze moglibyśmy zrobić. Zastanów się. Możesz wszystko. Ej, a gdybym tak powiedział, Kamil, co do niej czuje?
No? Co ci zależy? Wzdychasz do niej od początku gimnazjum. No, nigdy nie wiedziałem, jak do niej podbić. A teraz co mi zależy? Niech pozna prawdę. No, nie gadaj. Tylko działaj. No jasne, lecisz. No i właśnie, kochani panowie, to jest rada dla was. Kobiety należy podrywać w ten sposób, by się nie mieli nic do stracenia. A po więcej rad zapraszam was do mojego e-booka Ultra Samiec 3000. Dla was promocyjna cena, tylko 99 zł za sztukę. Ej, Kamila, co kupujesz? Sok, Dudziak dał nam duży wycisk. No, on to potrafi. Kamila, słuchaj, muszę ci coś powiedzieć. Tak? Bo chodzi o to, że od dawna mi się podobasz. Co, naprawdę? Tak, tylko nie wiedziałem, jak to powiedzieć. Nawet nie wiesz, jak długo czekałam na twój pierwszy krok. Zaraz, co? No bo ty też mi się podobasz, głupku. Nie, chwila, nie, to nie miało tak pójść. Ona miała mnie odrzucić. Fuck, ja się przeprowadzam. Ja się nie mogę przeprowadzić teraz. Co, ja? No tak, dawałam ci nawet znaki, no bo nie chciałam się narzucać. Myślałam, że nie jesteś mną zainteresowany. Jestem i to bardzo. No tylko szkoda, że ty za niedługo wyjeżdżasz. Wcale nie, okazało się, że... Wcale nie, okazało się dosłownie przed sekundą, że jednak zostaje. Tylko muszę znaleźć drzwi, pomiędzy które wsadzę nogę, żeby ją złamać. Zostaję. Naprawdę? Tak, nigdy nie wyjeżdżam. No to super, może randka wieczorem? Randka, tak, pewnie, jasne. No to super, jesteśmy umówieni. Ale chłop się wpierdzielił, no nie mogę po prostu. On naprawdę liczył na to, że ona go odrzuci. A teraz problem mamy, mamy problem. To ja idę po sok. Jak co tam, Janek? Janek, chyba mu wyszło. Ale numer, podobam się Kamili. Dziewczynie, o której podkochiwałem się od gimnazjum. To byłby najpiękniejszy dzień w moim życiu, gdyby nie to, że wyjeżdżam z Polski. Dziewczyny, w której się podkochiwałem od gimnazjum. I mamy podpis. Jan Pluciński, trzecia gimnazjum. Okej, okay. To za dużo nam nie mówi Janek? Stary, nie wierzysz, że Kamila się w tobie buja. Janek jest podekscytowany, bo umówił się na randkę z dziewczyną, która od dawna mu się podoba. Martwi się jednak tym, że za kilka dni wyjeżdża. Ma nadzieję, że rodzice pozwolą mu zostać, jak dowiedzą się, że spotkał swoją wielką miłość. Tak, zostaję tu. Powiedz to ojcu. Oczywiście, że powiem. Miłość jest najważniejsza, na pewno to zrozumie. No, wątpię, żeby to zrozumiał. Podejdę go, porozmawiamy jak facet z facetem, na pewno zrozumie. No, powodzenia. Ty, telefon ci dzwoni. O kurde, to tata. Czego on może chcieć? Będziesz miał teraz okazję na męską gadkę. Halo? Cześć, tato. Tata, sprawa jest, musimy pogadać o tym wyjeździe. A, ty już kupiłeś dom dla nas w Anglii? No bo tata, jest taka sprawa. O co chodzi? Co? Jesteś pod szkołą? Dobra, zaraz będę. I co? Kusek jednak zadzwoniła do taty. Jest mega wkurzony. To powodzenia w przekonywaniu go, żebyś został. Jezus, po co ja w ogóle pyskowałem do kłosek? No, przynajmniej było zabawnie. No, mnie teraz nie jest do śmiechu. Nie, nie, Janek, ty nie rozumiesz. Dla nas było zabawnie. Janek do tej pory myślał, że nie spotkają go konsekwencje za naganne zachowanie. Teraz boi się, że ojciec jest na niego zły i nie pozwoli mu spotykać się z dziewczyną. To zwykły brak szacunku. Tak, masz rację. I w ogóle skąd ci to przyszło do głowy, żeby się tak zachować? Czy to dlatego, że wyjeżdżamy z Polski? Nie wiem, chyba pomyślałem, że nie spotkałem mnie żadnych konsekwencji. Synu, zawsze są jakieś konsekwencje. Wiem, przepraszam. I to nie masz przepraszać, tylko panią Kłosek. Tak, oczywiście, przepraszam. I przez te swoje głupie zachowanie ostatnie dni pobytu w Polsce spędzisz na szlabanie w domu. Ale tato, ja... Żadne ale tato. I lepiej się pożegnać ze wszystkimi znajomymi, bo od jutra już nie będziesz chodził do szkoły, skoro nie umiesz się w niej zachować. Nie możesz mi tego zrobić. Właśnie mogę i ci to, i to robię. No, to wszystko poszło zgodnie z planem, no nie? Ja nie jadę. Weź mnie nie rozśmieszaj. Dobra, ja muszę jechać do pracy. Dokończymy tę rozmowę wieczorem w domu. Wieczorem nie mogę, jestem umówiony na randkę. Przecież mówiłem ci, że masz szlaban i nigdzie nie jest na żadną randkę, jak jest szlaban. Tato, spotkałem kobietę swojego życia, zakochałem się, ja chcę tu zostać. No i słuchaj, mam 15 lat, okej? Ja wiem, co to znaczy kobieta na całe życie, tata, zrozum. W Anglii spotkasz jeszcze nie jedną dziewczynę, mówię ci. Ja tu zostaję i już. Weź mnie, nie denerwuj. Mieszkanie mamy sprzedane, wszystko zapięte na ostatni guzik. Zresztą po co ja z tobą rozmawiam, skoro tak się zachowałeś? Idź tą randkę lepiej, odwołaj i zobaczymy się w domu wieczorem. I zapamiętaj jeszcze te ostatnie chwile w szkole, jak jesteś szczęśliwy. Bo w Anglii tak nie będzie, o nie, nie, nie. Nie, no to jest jakiś dramat. Po co ja w ogóle fikałem do tej głupiej kłosek? Jaki ja byłem głupi? Jak ja teraz spojrzę w oczy Kamili? I co jej powiem, że odwołuję randkę i jednak wyjeżdżam? Masakra. Janek jest załamany po rozmowie z ojcem. Zdaje sobie sprawę z tego, że nie będzie mógł pójść na randkę z Kamilą i boi się, że nie uda mu się przekonać rodziców, żeby pozwolili mu zostać w Polsce. Chodzi o to, że ja nie będę mógł się z tobą gdzieś spotkać.
to szkoda. Nawet nie wiesz, jak bardzo bym chciał. To jest rzecz, której najbardziej pragnę w tym momencie. No nie tłumacz się już. Coś ci wypadło, tak? No, tak jakby. No wiesz, jest taka mała wysepka, no nie? Która sobie pływa pomiędzy Morzem Północnym i Oceanem Atlantyckim, no nie? Nazywa się Wielka Brytania i to ona mi wypadła. No to możemy spotkać się w weekend. W weekend? Też ci nie pasuje? Nie no, mogę. No to dobrze, bo wiesz, że ja bym bardzo chciała. Ja chciałbym bardziej, uwierz mi, chciałbym się z tobą spotykać, czyli do parku, do kina, naprawdę. Ty, ale Janek, nie odsłania od razu swoich wszystkich kart i nie pokazuj, że ona ci się tak bardzo podoba i że zdesperowany jesteś. A po więcej porad zapraszam do mojego e-booka. Jejku, ale jesteś słodki. Ja... Niczym się nie zamartwiaj, wszystko będzie dobrze. Wow. Mam gdzieś ojca i jego szlabany wyjazd do Anglii. Nie chcę jechać, chcę tu zostać. Teraz, kiedy umówiłem się z Kamilą, no, ten wyjazd to totalna masakra. Muszę zostać. Tylko jak mam to zrobić? Ja się teraz tak realnie zastanawiam, jakbym miał te 15-16 lat, jak właśnie Janek, i byłbym w takiej sytuacji, w której on jest. Kurczę, jak z tego wyjść? Jak w Polsce zostać, gdy już rodzice sprzedali mieszkanie, tam pewnie dom albo mieszkanie w UK kupili? Cholera jasna, jak to zrobić, no? Cały czas jedyne, co mi przychodzi do głowy, to łamanie sobie kończyn. No ale nawet jak złamię wszystkie kończyny, to i tak rodzice będą w stanie mnie przetransportować jakoś samolotem do tej Anglii, no nie? To co tu zrobić? Janek cały wczorajszy wieczór spędził w domu, ale dzisiaj pomimo szlabanu przyszedł do szkoły. Bardzo chce zobaczyć się z Kamilą. Ciągle zastanawia się nad tym, co zrobić, aby rodzice pozwolili mu zostać w Polsce. Uciekłem z domu, muszę się zobaczyć z Kamilą. No, była tu rano, pytała o ciebie. Co jej powiedzieliście? No, że cię nie ma, ale nic nie powiedzieliśmy o szlabanie, ani o wyjeździe. Uff, to dobrze. No. Stary, może odpuść ją sobie. To w ogóle ma sens? No bo stary, to się nie uda, to nie ma sensu, no ona jest ładna, a ty... No ty wiadomo, to nie ma sensu, to się nie uda. Zaraz cię tu nie będzie. Nigdzie nie jadę. Co? Wejdzie się zgodził? Nie, jeszcze nie. Mam parę pomysłów. Jakich? Powiem mu, że przyjęli mnie do drużyny piłkarskiej. Że jeżeli zostanę, będę miał mega perspektywy. Perspektywy? Drużyny piłkarskiej i perspektywy? W Polsce? Okej, okay, żeby nie było. Jeżeli mówimy o perspektywie bycia Robertem Lewandowskim, fair enough, okej, okay, dobra, niech będzie. No ale umówmy się, kochani, no ile jest piłkarzy w Polsce, a ile jest Robertów Lewandowskich? To się też nie kalkuluje za bardzo. Stary, w Anglii mają 1000 razy lepsze kluby piłkarskie. Tam będziesz miał lepsze możliwości. No dobra, to w takim razie może wymyśl jakąś chorobę. Stary, tym bardziej cię nie zostawi. W Anglii też są lekarze i szpitale. To co jeszcze mogłoby mnie tutaj zatrzymać? Lepsze pytanie, co generalnie jest w Polsce lepszego niż w Anglii? No i to jest problem. Dziecko? Jakie dziecko? No, stary, słuchaj, mój wujek miał jechać do Ameryki. Ale wpadł z taką jedną laską, no i musiał zostać, żeby dziecko nie wychowywało się bez ojca. Rozumiesz? Rozumiem! Znaczy, akurat to był tragiczny przykład, ale rozumiem! Ej, to może wcale nie jest taki głupi pomysł. Jest! Nie masz dziecka. Ale mój stary nie musi o tym wiedzieć. Co? Chcesz kręcić w ojca w to, że wpadłeś? Ten chłopak jest ewidentnie głosem rozsądku. I tak by the way teraz patrzę, ta grzywka jednak nie ma pół metra, ma pół metra i 2 centymetry. Dokładnie. I wtedy będę mógł zostać tutaj do weekendu, do randki z Kamilą. Powodzenie. Dzwonię do niego. Dobra, dobra. Tylko bądźcie cicho, dobra? Halo? Cześć, tato. Chciałem ci powiedzieć, dlaczego tak nie chcę jechać do Anglii. A właściwie, dlaczego nie mogę. Będę ojcem. Uspokój się. Chłopie, masz 15 lat. Dziwi cię jego reakcja? Tak, z tą dziewczyną, o której ci wczoraj mówiłem. Dobrze, porozmawiamy osobiście. Jestem w szkole. Tak, zerwałem się z domu. No, przecież moja dziewczyna jest w ciąży. I co? Jest strasznie wkurzony, ale jedzie tutaj. Nadal przypał. O, ja się zgadzam z kolegą, będzie przypał. Janek, come on! Twój tata nie zrywa się nagle z pracy i jedzie do szkoły, żeby cię poklepać po pleckach i powiedzieć, jaki będzie świetnym ojcem. On jedzie ci wpierniczyć! Jaki przypał? Wystarczy, że uwierzy, że będę miał dziecko i przynajmniej sąd nie zabierze. No, zobaczymy. Co z tego, że ojciec jest na mnie wściekły i tu jedzie? Przecież nic mi nie zrobi. Słynne ostatnie słowa. Plan jest genialny.
Spotkam się wreszcie z Kamilą, tylko muszę to dobrze rozegrać, żeby nie połapał się, że kłamę. Tymczasem Kamila szuka Janka. Ma nadzieję, że uda im się wreszcie pójść na randkę. Wierzy w to, że Janek nigdzie nie wyjeżdża. Ty wiesz, czy Janek się wyprowadza? No jakoś w tym tygodniu miał się wyprowadzić. Będę za nim tęsknić. A ja za nim jego tymi fajnymi, zabawnymi żarcikami. To, co odwalił wczoraj układ, było mega. No dokładnie. Ej, dziewczyny, słyszałyście, że Janek jednak się nie wyprowadza? Jak to? No... Po prostu, nie wyprowadza się. Przecież to niemożliwe. Mój ojciec pracuje z jego ojcem i Filia z Anglii zażądała, żeby akurat natychmiast tam się pojawili. I w tym tygodniu się jeszcze wyprowadzają. No ale to niemożliwe, przecież jestem z nim umówiona na weekend. Nie wiem jakim cudem, ale on wyjeżdża. O ile już nie wyjechał, przecież go dzisiaj jeszcze nie było na pierwszej lekcji. No to nieźle. Słabo, że ci o tym nie powiedział. Bardzo słabo. Kamila jest załamana tym, co usłyszała. Nie wie, że Janek jest w szkole i też jej szuka. No Janek, powiem ci, że słabe te pierwsze dni ojcostwa. Matka twojego dziecka cię już nienawidzi, no. O, cześć Kamila. Janek, dobrze, że jesteś. Gadałam przed chwilą z dziewczynami i one mi powiedziały, że jej ojciec pracuje z twoim ojcem i że ty jednak wyjeżdżasz. Co? Możesz mi wytłumaczyć, o co w tym chodzi? Bo prawda jest taka, że... Moi rodzice wyjeżdżają, ale ja zostaję. On dalej w to brnie. Miał tą szansę, żeby się teraz wytłumaczyć, ale nie, on dalej w to idzie. Jezu, kiedy on przestanie? Ale pozwolili ci zostać? No, tak, dogadałem się z nimi. No, ale jak? No, powiedziałem, że chcę dokończyć ten rok i takie tam. Aha, czyli później wyjeżdżasz. Słuchaj. Nic jeszcze nie wiadomo. Jezus Maria, on się teraz tak schylił, żeby ją złapać za rękę. Ja byłem przez ułamek sekundy pewien, że on się schyla, żeby jej się oświadczyć. I najciekawsze jest to, żeby to wcale nie była najdziwniejsza rzecz, jaka się zdarzyła w programie Szkoła. Serio, obejrzycie inne odcinki. Serio, warto. Przecież to mamy dużo czasu robić ze sobą. No dobrze. Kurde, ale to było super, jak Kamila się do mnie przytuliła. Nie mogę jej teraz zawieść. Obiecałem mi, że zostaje, to zostaje. Za wszelką cenę. Muszę być twardy i doprowadzić sprawę z ojcem do końca. Janek Pluciński skłamał ojcu, że jego dziewczyna jest w ciąży. Czeka na niego w szkole, bo chce go przekonać, że nie może wyprowadzić się do Anglii. Jak masz tak młodzie o moim dziecku? Ale człowieku, ty masz dopiero 15 lat. Co z tego? Najważniejsze jest to, że z Kamilą się kochamy i chcemy tego dziecka. Nie, no ty oszalałeś. To może o to Jankowi chodzi, żeby ojca do zawału doprowadzić. Przecież on z zawałem się nie wyprowadzi. Ja nie mogę po prostu, coś ty narobił. Tato, uspokój się, wszystko będzie dobrze. Tak, dobrze? Byśmy z mamą wszystko zaplanowali. Sprzedaliśmy mieszkanie, mama zrezygnowała z pracy. Jak ty sobie w ogóle to wszystko wyobrażasz? No normalnie. Wy pojedziecie i ja zostanę. Przecież mogę mieszkać w kolejnym. Nie, no ty kompletnie oszalałeś. Kamila? Wyglądasz, jakbyś zobaczył ducha. Czy to jest ta dziewczyna? Tak, to Kamila. Cześć, jestem tatą Janka. No szkoda, że spotykamy się w takiej durnej sytuacji. Cii, tato, no jesteśmy w ciąży, będzie małe bobo, ale Kamila jeszcze o tym nie wie. Nie mów jej, to będzie niespodzianka. Cii. Nie rozumiem. Tato, przepraszam, ale my musimy już iść. Chodź, Kamila. Chwilkę. Kamila, poczekaj. Chcę z tobą porozmawiać. Powiedz mi, jak ty w ogóle wszystko widzisz? Ale jak widzę co? No, waszą przyszłość. W ogóle ja muszę porozmawiać z twoimi rodzicami jak najszybciej. No, ale ja nie myślę o przyszłości. No, ale chyba powinnaś, nie? Co? Przecież macie jakieś plany, coś musisz zaplanować. Masz jakiś pomysł? No, mam. Mówiłam się z Jankiem na weekend. Dziewczyno, no jak ty możesz do tego tak podchodzić? Tato, błagam cię, przestań. Przepraszam bardzo, ale ja naprawdę nie rozumiem, o co panu chodzi. No jak to? Skoro spodziewacie się dziecka, to musicie coś zaplanować. Zresztą, nie no, wszyscy musimy coś zaplanować. Jesteście przecież dziećmi. Słucham? Co to za bzdury? Janek! Janek, o co tu w ogóle chodzi? Wytłumacz. No bo nie ma żadnej ciąży. Słucham? Powiedziałeś swojemu ojcu, że jestem w ciąży, tak? Janek, no mów mi szybko, o co tu chodzi? No bo ja nie chciałem jechać do tej Anglii. No i to wszystko zmyśliłem. Większej głupoty nie słyszałam. Jesteś nienormalny. No ty kompletnie zwariowałeś. I co, myślałeś, że to się w ogóle nie wyda? Sam nie wiem. Janek, ty jednak jesteś głupi. No co tam, Janek? Jak tam życie bez konsekwencji? Tato, przepraszam cię za wszystko, co dzisiaj zrobię. Naprawdę bardzo ci przepraszam, ale błagam, pozwól mi z nią porozmawiać. Dobrze, leć. Masz 5 minut, ja czekam na ciebie w aucie. Dziękuję. Kamila, czekaj! Odczep się ode mnie. Ale mi naprawdę na tobie zależy.
I dlatego powiedziałeś swojemu ojcu, że jestem w ciąży. No nie uwierzysz, ale w tamtym momencie to akurat był najlepszy pomysł. Wiem, ja też w to nie wierzę, to jest debilne. Tak, nie chciałbym jechać dla ciebie. Ale wyjeżdżasz. No i co z tego? Już możemy być sobą na odległość. Janek, my nawet nie byliśmy ze sobą na żadnej randce, a ty już chcesz ze mną być na odległość? I co z tego? A widzicie, klęknął. Zaraz będą oświadczyny. Przecież będziemy się spotykać, nawet często. Do tego możemy do siebie pisać, smsować, gadać przed sobą przez kamerki. No dobra, możemy spróbować. Tak później jest. Później zobaczy. Będzie fajnie, mówię ci. A tak w ogóle, to może uda mi się przekonać tatę, żeby wypuścić mnie dzisiaj z domu. I zabiorę cię na randkę. Super, mam przygotować sukienkę? Sukienkę? Ja nie jestem pewien co do tej sukienki, ale możesz przygotować kastet, bo idziemy na mecz Legii. Tak, dokładnie. No to fajnie. Okej, zachowałem się jak debil. Powinienem od razu z nią szczerze porozmawiać. Mam nadzieję, że ojciec pozwoli mi dzisiaj ją zabrać na randkę. Muszę ją w sobie rozkochać na maksa przed wyjazdem, bo związek na odległość to strasznie ciężka sprawa. Ale na pewno nam się uda. I po tych słowach stawiamy w komentarzach, jak bardzo im ten związek na odległość się nie uda. I ja stawiam, że bardzo, bardzo się nie uda. Jankowi udało się pójść na randkę z Kamilą. Jego ojciec zgodził się również, żeby następnego dnia odprowadził dziewczynę do szkoły i pożegnał się z nią i przyjaciółmi przed wyjazdem. O, cześć chłopaki. Cześć. Stary. Stało się, dzisiaj lecę. To już. Będzie nam cię brakować, stary. Boże, w każdej kolejnej scenie te grzywki coraz większe. Teraz 5,5 metra już ma. Ale wpadniemy na ferie czy coś? Nie no, pewnie zapraszam. Dobra, stary, widzę, żeby ci tu nie przeszkadzać, to się trzymaj. No, cześć. Zobaczenia. No, to cześć, Romeo. Janek, ja muszę iść już do szkoły, a tak mi się nie chce. Hej, nie rozklejaj się. Jak się rodzice zgodzą, to przyjechać za miesiąc, widzimy się znowu. No przecież wiem, ale będę tęsknić. Ja bardziej. No i jak ja mam teraz iść na chemię? Cały czas będę przy tobie. Na fejsie, na SMS-ach. I mam tutaj na myśli oczywiście dosłownie, bo cię będę śledził. Dobra, to ja już idę. Za minutę do ciebie napiszę. Będę czekać. To pa. Pa. O, jak słodko, romantycznie, jacy szczęśliwi. Dlaczego oni są szczęśliwi? Dlaczego ja nie jestem? ja nadal uważam, że im się nie uda. No come on, ludzie, długoletnie związki się rozpadały na odległość. Oni byli na jednej randce, no. Ale wracając, ja się w zasadzie w sumie nie znam. Możemy prowadzić dyskusję na ten temat w komentarzach pod tym filmem. No dobrze, kochani, dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale La Cardum. Jakbyście zapomnieli, gdzie jesteście, to przypominam, to jest kanał La Cardum. La Cardum polecam, subskrybuję. Udostępniam, polecam, La Cardum, subskrybuję, udostępniam. I każdy kolejny widz to kolejna wyssana dusza dla Pawła. Nie, czekaj chwilę, nie, ja to dla pieniędzy robię, dobra? To nie jest tak, że ja się karmię duszami, to ja pieniądze, dla pieniędzy to robię. No dobrze, kochani, jak zawsze na koniec dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Oczywiście dajcie mi łapkę w górę i subskrypcję, a także wejdźcie na mojego Instagrama. I widzimy się w kolejnym odcinku, jak zawsze zresztą za 2 dni. Wy już wiecie o której godzinie. Do zobaczenia.